nie powiedziała najstarszej, to się przestraszyłam, że chciałam iść do domu, ale to chodzi o księgarnię. Księgarnia jest wspaniała, jak Państwo widzą, po remoncie. Naprawdę miejsce fantastyczne i również wspaniała gwiazda dzisiejszego wieczoru, wspaniała pisarka. Pani Roma Wikowska. Panie Romo, może zaczniemy tak walentynkowo. A to może ja jeszcze się tylko krótko przywitam, bo tak wydaje mi się, że nie zdążyłam. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli spojrzycie na mnie dokładnie, to zobaczycie, jak się zamieniam w serduszko. I serduszko to ofiaruję każdemu z Państwa osobno i wszystkim razem. Jestem wprawdzie zdumiona, że przyszliście na spotkanie ze mną zamiast do dyskoteki pójść, ale myślę, że to było w jakiś sposób zaplanowane i że dyskoteka będzie po mnie, w związku z tym będę się starała rozgrzać Was do czerwoności. Bardzo mi miło, że tu jestem. Najstarsza jest właśnie księgarnia, ja jestem dopiero potem. Nazwałam tą książkę Wolna miłość trochę z przekory dla tych ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. Więc tam palenie trawki i właśnie... Czy ta wolna miłość jest w książce? W jakim sensie? Zaraz powiem, bo się przyczepiłam do własnej bransoletki, nie muszę się odbierać. Czy może osoby, które tam stoją, mają ochotę sobie tutaj usiąść? To jest wolnego miejsca. Właśnie. Zapraszamy serdecznie. Proszę tu przejść. Szczególnie przystojny pan, bardzo prosimy. Proszę tu popyt. Piękne panie też. Proszę, tu jest... I tu jeszcze można... A ja będę o tej miłości dalej nawijać. Dziękuję. Aha, to pan za przystojnego pana robi. Bardzo tak, dokładnie. Dziękuję za komplement. No i mamy walentynki. To jest książka bardziej dla kobiet czy dla mężczyzn? Jak pani uważa? Grząski grunt. Panie Romo, w pani twórczości dominują dwa nurty. Malarstwo i literatura. To się tak jakoś rozwarstwiło. Skąd takie rozwarstwienie? To nie tyle rozwarstwienie, ile no po prostu w tych dwóch dziedzinach byłam dobra. We wszystkim innym byłam bardzo zła, na przykład prawa jazdy do dziś nie mam. Pani malarstwo przypomina bardzo styl Chagalla. Pan się wzorowała jakoś na nim? Nie, za nie, nie, jest dużo lepszy. Panie Romo, ale mówi Pani, że rysunek jest melodią. Czy pisanie również? W jakiś sposób tak. Tak. To, co się pisze, musi człowiekowi dźwięczyć w głowie. A czym dla Pani w takim razie jest pisanie? Dla Pani osobiście? O jest. Orgą na ugorze. W swoich książkach pisze Pani przede wszystkim zaznaczając, że chodzi o prawdę, o jakby dokumentację prawdy. Czym jest dla Pani prawda w takim razie w sztuce? Ja myślę, że nie wolno kłamać ani w życiu, ani w sztuce i staram się tego nie robić. Kiedy Pani tworzy, a czy Pani to dąży? No to zabrzmi strasznie sztywno, ale za prawdą. To znaczy, myśl polega tylko właśnie na tym, żeby przedstawić jakiś fragment rzeczywistości, który mnie zajął, który chcę przedstawić czytelnikowi, ale żeby on był spójny w sobie, żeby czytelnik po prostu uwierzył. To jest troszkę prawda, jak teraz tak się zastanawiam nad Pani mądrym zresztą i trudnym pytaniem, to myślę sobie, że to jest trochę jak oskarżony w sądzie. Prawda się dużo trudniej broni niż kłamstwo. Pewnie Państwo zauważyliście to. Ile tej małej dziewczynki w czerwonym palczyku wciąż jeszcze jest w Pani? Oj, dużo. Chyba... No, jest trochę tak, że to już zahaczam o tematy poważniejsze niż walentynki by przystało, ale myślę sobie, że przeżycia z dzieciństwa, trauma z dzieciństwa nigdy nie opuszcza człowieka. I ten mały człowiek, im szczęśliwszy był w dzieciństwie, tym łatwiej mu wydorośleć, a im trudniej było w dzieciństwie, tym bardziej zmaga się z nim całe życie. Więc ta dziewczynka, bardzo jednak poraniona przez los, no we mnie została i ja tylko próbuję jakoś się nią zaopiekować, jakoś ją oswoić, ale tu muszę, jeżeli Pani pozwoli, opowiedzieć Państwu, bo to się łączy z olimpiadą, ze sportem i z bardzo dziwnymi rzeczami i być może Państwo będziecie pierwszymi, którzy pomogą mi w rozwiązaniu pewnego dylematu. Mianowicie
Ja staroświecka, jak to jestem czasami, bardzo lubię taki sport, który się nazywa jazda figurowa na łyżwach. I teraz w Soczi na tej olimpiadzie tańczy tam dziewczyna, która się nazywa Julia Lipnicka i nagle ona wyjeżdża na lód do muzyki z listy Schindlera w czerwonym płaszczyku i tańczy. I ja jednocześnie, zachwycając się jej sztuką, jednocześnie jestem potwornie zraniona tym, że ta dziewczyna nawet nie wie, że to jest żywa historia i że w jakimś dalekim Krakowie siedzi osoba, która jest tą postacią. I ona jej to nigdy ani chyba do głowy nie przyszło, ani nie wiem, czy by ją to zainteresowało. I tak sobie myślę, ile humoru, ile żartu, ile lekkości może się zawierać w przeżytej historii. I właśnie rozmawiałyśmy z panią przed wyjściem tutaj do państwa, że sprawa jest trudna, bo oczywiście to, o czym ja mówię, co ja przeżyłam, jest dla takiej dziewczyny już tylko historią, a dla mnie jest jeszcze moim życiem. I tak ciekawa bym była, co państwo o tym sądzicie. Czy należy dać przyzwolenie na coś takiego, czy należy się buntować, bronić? Jeżeli państwo mieli jakieś pytania, to jeszcze jest chwila, można autorkę pomęczyć. A jeżeli nie, to zapraszam do autorki po autografy i po książki. Ale myślę, że jakieś pytania też są. Są jakieś pytania? Przy autografem. To w takim razie osobiście autorce. Widać, że za dużo mówiłam. Ja państwu bardzo dziękuję za spotkanie. Zostawiam państwa naszą gwiazdą wieczoru. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Bardzo pani dziękuję. Ślicznie pani słuchała razy, ale można ją kupić. W Polsku jest. Bardzo proszę. Moje poprzednie dwie książki wydał Karman Lewi. Bardzo fajne wydawnictwo. Jak to jest po francusku? Proszę mi podyktować. Fael i E. Tak? M-O-N. I data musi być po prostu. Tak jest. A pani jest tłumaczką? Tak. I mieszka pani w Krakowie? Tak. To może się jakoś skomunikujemy, bo nie wiem, moja agentka pracuje na tym, że było po niemiecku. To nie jest. Proszę, że mam, jak się jest. Ja jestem dosyć młoda, nie super, ale też czuła. I bardzo jest ciężko po prostu znaleźć kontakt. Na przykład mam ten Borkowski. Borkowskiego, Kruszki, Cepiolin. To jest już tłumaczenie. Ja mam też dziennik, podwórz dziennik, na przykład, który też mnie bardzo interesuje. Tak. No i to jest bardzo ciężko. Ale możemy się umówić. Proszę zadzwonić do wydawnictwa. Bardzo się cieszę. To jest dobra książka na podróż, bo można przerwać w każdej chwili. No, to są krótkie teksty. To też dla Eweliny też może być. Całkiem porządek. Do pani ponosi.